rzeczywiście, dzisiaj pierwszy zaplanowany trening, trochę pogoda te przygotowania storpedowała, ponieważ w środę padało, wczoraj też tor niespecjalnie nadawał się do jazdy, także trening główny odbędzie się dzisiaj, jeżeli będzie taka potrzeba również jutro. Myślę, że postaram się tak przygotować tor, żeby mniej więcej warunki były podobne jak to miało miejsce w ostatnim meczu z Wrocławiem, no i mam nadzieję, że pogoda też pozwoli nam przygotować taki sam tor w niedzielę. Zawodnicy są, wydaje się, w dobrej dyspozycji. Oczywiście fajnie byłoby mieć komplet zawodników na treningu. Myślę tu o Jarku Hampelu i o Andrasie Jonsonie, którzy jutro startują w Grand Prix w Pradze i dzisiaj tam też trenują. Ale myślę, że o ich formę pomału możemy się nie martwić w ten sposób, jeżeli chodzi o AJ-a. Cały czas jakby to zwyżkuje i widać, że ta praca jakoś przynosi efekty. Także to cieszy. Reszta drużyny dzisiaj spotyka się na treningu. Również Krzysztof Jabłoński. W komplecie oprócz tych dwóch zawodników, których wymieniłem, i Michaela Bijensena będziemy w komplecie. Czy jakieś specjalne przygotowania przed derbami, czy przygotowujecie się tak jak do każdego innego meczu ekstraligowego? Do każdego meczu przygotowujemy się najlepiej jak idzie, więc trudno coś jeszcze wymyślić. Także no, skupiamy się na tym, co przed nami. Może ta presja, że to derby i tak dalej, gdzieś tam może z tyłu głowy jest, ale staram się odpychać to i się w ogóle nad tym nie zastanawiać. Zresztą tak jak ten Wróżka powiedział, z zawodnikom przychodzi to dosyć łatwo, bo to są kolejne zawody i myślę, że tak trzeba do tego podchodzić. Dla mnie dzisiaj Krzysztof Kasprzak jest w składzie i tak to traktuję i nie zastanawiamy się nad innym rozwiązaniem. Stal może po tym meczu w Tarnowie nie jest może w najlepszej dyspozycji, jeśli chodzi o zawody wyjazdowe. Natomiast trzeba pamiętać, że to jest dobra drużyna zarówno w tym segmencie seniorskim, jak i juniorskim. I to są zawodnicy, którzy potrafią jeździć na żużlu. Także będzie to na pewno bardzo, bardzo trudny dla nas mecz, ale myślę, że jesteśmy na tyle już wjechani i chłopacy notują coraz lepsze występy. Cieszy mnie postawa Andrasa Jonsona, o czym już mówiłem. No cóż, na pewno tutaj języczkiem uwagi będą zawodnicy młodzieżowi. Tutaj na pewno to będzie dla nas taki punkt numer jeden, żeby oni zapunktowali dobrze w tym meczu. We'll be right back.